W dzisiejszym odcinku zwiedzicie ze mną świątynię luksorską, inaczej nazywaną świątynią narodzin Amona. Świątynia wita nas monumentalnym pylonem z czasów Ramzesa II, którego ściany zdobią płaskorzeźby przedstawiające wojnę z Hetytami. Prawie nic nie zrobił tutaj w tym kraju, ale... Już koniec, dobra. Zapraszam ze mną. Świątynia jest jednym z dwóch poświątyni w Karnaku, najważniejszych zabytków wschodniego brzegu Teb. Budowę świątyni rozpoczął Amenhotep III, a jego następcy kontynuowali rozbudowę świątyni. Ostateczny kształt otrzymała za czasów Ramzesa II. Co roku na terenie świątyni odbywało się święto Opet. Wśród szeregu rytuałów, któremu towarzyszyły, chyba najbardziej spektakularnym była procesja z przeniesieniem ukrytego cały rok w najgłębszej komnacie posągu Amona, w specjalnej barce z Karnaku do Luksoru. Stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rockstar in this life gone. Niegdyś przy wejściu do świątyni stały dwa, wysokie na 25 metrów obeliski Ramzesa II. Dziś zachował się tylko jeden z nich. Drugi trafił w ręce Francuzów, w zamian za francuski zegar mechaniczny. Obelisk wywieziono w 1833 roku do Paryża i ustawiono 3 lata później na Placu Zgody. Proszę bardzo, jedna, druga, druga. A tutaj w tym miejscu, gdzieś tu drzwi, sanktuarium było zamknięte cały czas, cały dzień, tylko rano. Kapłani zwrócili, zostawili tutaj ofiarę w sanktuarium i zamykali znowu. A tutaj w środku w sanktuarium był jeden ołtarz, a ten ołtarz z granitu w tym chwili jest do granitu. Zapraszam tutaj, już ostatni punkt. Proszę bardzo.
ludzi, jak byli tutaj, na świątynię z Panem Jaskiem, zostawili dla nas prezenty. Proszę bardzo, nazwisko i... Idziemy. Tam tylko wąż jest, nic więcej. Wąż? Nie no, nic nie ma. To ja idę po całości, nagrywam. W czasach rzymskich świątynia została częściowo przekształcona w obóz wojskowy. Mimo wieczornego zwiedzania wszystko jest podświetlone i najważniejsze rzeczy są dobrze widoczne. W sumie jest to pierwsza atrakcja, jaką dotychczas zwiedzam nocą. Najczęściej zwiedzanie obiektów, obojętnie w jakim kraju, w jakim byłem, kończyły się jeszcze za dnia. Oczywiście kompleks można zwiedzać również rano, a nawet są firmy, które oferują loty balonem nad Luksorem i tą świątynią. Świątynie Amona w Luksorze i Karnaku połączone są ze sobą Aleją Sfinksów, o długości około 3 km. Aleja prowadziła wzdłuż Nilu do wielkich, szerokich na 65 metrów pylonów ustawionych przez Ramzesa II. Nie dostaję.
Siednicę, tu ja tylko zdjęcie. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!